TV24 reporter Sky, proszę Państwa, o późnej nocy, a właściwie to już jest z 31 października na 1 listopada. Tak przyszło, że akurat o tej porze z kimś, kto mi towarzyszy, który jest w moim cieniu, przyszedłem zapalić świeczkę, uporządkować kilka grobów. Zauważyłem, że tutaj również poruszyły się głosy, postacie, bo oto okazuje się, że są ludzie tacy, którym akurat ta pora i w tym miejscu to odpowiada. Taka refleksja. Zastanawiam się, co nas ludzi łączy. Tych, którzy odeszli, tych, którzy są obecni. I jak powinniśmy się odnosić do pamięci o tych, którzy odeszli. Jak powinniśmy się zachowywać w naszym życiu, które obfituje w różne sytuacje. A właśnie, kiedy tu jestem, to się zastanawiam, zastanawiam się nad tym. Jest to taka refleksja. Ile mi tego życia zostało? Czy czegoś nie zgubiłem w tym życiu? Czy nie zostałem przez kogoś skrzywdzony? A może czy kogoś nie skrzywdziłem? Ile tego życia mi zostało, aby naprawić jakieś zawinione sprawy? Proszę Państwa, to jest po północy. Ja nie boję się duchów takich czy innych, ponieważ uważam, że tylko człowiek człowiekowi może sprawić krzywdę. Nawet telefony mi tutaj usiłują przerywać pewne sprawy, ale ja kontynuuję to, co chcę powiedzieć. To morze świateł, to jest morze świateł wspomnień i pamięci naszych ukochanych. I myślę, że jeżeli chcielibyśmy być trochę lepsi, to pamiętając o tym i o tych, którzy odeszli, przemyślmy to, co sami uczyniliśmy. Czy to było złe? A dali Bóg dobre? Jeżeli nie, a mamy jeszcze przecież czas, to postarajmy się być lepsi dla innych. Po to, aby ktoś mógł przyjść, tak jak ja nad grobem swojego ojca, Benedykta Sarneckiego, dzisiaj tu przychodzę. Ale tu jest wielu wspaniałych ludzi, wiele wspaniałych postaci. I oddając im cześć słowami modlitwy, starałem się mieć w pamięci wszystkich, którzy tu dzisiaj są. Mimo, że jest to późna pora. To jest, kochani, taka mała refleksja nad życiem i nad pamięcią o tych, którzy odeszli. TV24 reporter Sky. Jeszcze bym mógł powiedzieć, że każda kultura, czy to będzie polska, żydowska, czy jakakolwiek inna, ma słowa uszanowania i pamięci. Starajmy się, myślę, jeżeli powiem, być lepsi, póki nie odejdziemy z tego świata, to niech to będzie taką refleksją. I tego Państwu życzę.